Siemka i hejka, z tej strony Mamut 595, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Gothic. I dziś, tak jak już wspomniałem, w poprzednim odcinku zajmiemy się Starym Obozem. To będzie bitwa w Starym Obozie, bo Stary Obóz to chyba raczej nie, bo ja tutaj chcę tylko wszystkich wybić. No i zobaczymy, jak to nam pójdzie, bo no, może być ciężko. Prosiłem was, znaczy napisałem pod ostatnim filmem w... Hej ty! Bam. Co tu robisz? Chwileczka. Uciekaj, albo wezmę straż. Zdejrzewałem, że prędzej czy później ktoś spróbuje użyć pentagramu. Ale w odróżnieniu od tego zdradzieckiego kowala Stone'a, ciebie już nie potrzebuję. Hej ty! Gdzie jest Stone? Nie masz tu czego szukać. Za kratkami. Ale ciebie czeka miły, przytulny grób. Brać go, chłopcy! Posiekać go! Wow! Rzeczywiście. No dobra, no to co? Co zamierzasz? Żałosne. A nie, Bartolo to już taki... 700 exp. No to już było nieźle. Cios łapą, taki miał miecz, fajny. O, do czego to był klucz? Chyba do tej celi, gdzie uwięźli Stone'a. No bo właśnie, wspomniał nam, że Stone nie został zabity. Znaczy... okazało się, że jest zdrajcą jakimś, podobno. O, Koristo, biedaczku, no jak ty skończyłeś? No widzisz, i masz pierścień niezwyciężoności. Chyba dobrze przeczytałem, albo źle. Nie, Dragon. Wszyscy magowie. No, nie skończyli dobrze. Ale tak, co miałem powiedzieć? Pytałem się, znaczy napisałem pod filmikiem ostatnim, czy chcecie, abym podobnie przyspieszył, tak jak to zrobiłem w odcinku... Fuck, oj kurczę, bo jeszcze tutaj skończę źle. Tak jak to zrobiłem w odcinku 40 chyba trzecim. Czy chcecie, bym równie tak samo przyspieszył grę podczas tej walki właśnie w... Czekajcie, może inaczej to zrobię. Właśnie w Starym Obozie. Chciałem użyć do tego jak najbardziej epickiej muzyki, jaką znalazłem. Jaką znam. Ale postanowiłem, że skoro nie piszecie, to może nie zauważyliście po prostu tego... nie patrzyliście w opis filmu, więc po prostu pomyślałem, że albo nie zauważyliście, albo byliście obojętni na tą moją decyzję, ale jednak mam dzisiaj dobry humorek i myślę, że po prostu nie będę tutaj wstawiał żadnej muzyki, po prostu będzie to sieczka z moim wraz z moim komentarzem, nie będzie przyspieszana. Tutaj widzę, że bełty im się kończą powoli tym strażnikom, czyli no czego trzeba czekać, aż oni się wystrzelają. O, siekacz. To był chyba... Ci strażnicy z tą ciężką zbroją mają strasznie duży damage. Nie podoba mi się to trochę. A to? Blizna. A ja cię zlałem kiedyś. Nawet nie masz miecza. No tak, przecież ci zabrałem twoją broń. No, biedniś ty. Fuck, myślę, że trzeba spierdolić. Dzisiaj mam ogólnie dobry humorek na nagrywanie. Więc będzie to z moim komentarzem. Kurczę, te salwy ich normalnie... ten ich ostrzał z tych kusz jest strasznie jednak... odczuwalny. O ty... czy ja cię nie zabiłem? Dobra, chowam się. Chodź tu. O tak, dobrze. Zrobimy to w ten sposób. Albo i nie. Chodź jeszcze, dobra. Teraz cię zabiję. Jakąś taką taktykę muszę obrać na to. Ponieważ no, jest tutaj na początku szczególnie ciężko zniszczyć ten tak jakby wewnętrzny pierścień, czyli ten cały zamek. Ponieważ no, jest tu dużo właśnie tych silniejszych postaci. Tak jak ci strażnicy. I nie jest łatwo. W sumie
Jestem ciekawy, czy ja tutaj nie dadnę. Ponieważ jest, jest lipa. Jest lipa. Jest lipa, powiem wam. I może teraz przyszedł czas, napiję się po prostu i zapiszę, bo może być kiepsko zaraz i coś mi może z nianska zabić. No to chyba to będzie 159 save w tej grze. Ciekawe do ilu dojdziemy. Do 200 już raczej nie, ponieważ nie piszecie mi żadnych questów, jakie miałbym jeszcze wykonać, więc po prostu chyba po wyrżnięciu tego obozu pójdę do Świątyni Śniącego i koniec. I zakończymy tą grę. No ponieważ już nie widzę nic innego tutaj do roboty. Nie pisaliście, nie napisaliście mi też w ogóle, czy chcecie, abym na przykład wybił nowy obóz, bo to też wspominałem o tym, żebyście mi napisali, ale coś też mało, ostatnio jesteście aktywni. A szkoda. Znaczy piszą komentarze niektóre osoby, ale no powiedzmy nie zawierają one informacji o ich zdaniu na temat moich tutaj zapytań. No i tak. Dobra, tutaj czeka nas, nie wiem czy rozmowa, czy od razu walka z Gomezem, ale dobrze. Zapiszmy tutaj w tym momencie i zobaczmy. Czy mamy coś do powiedzenia? Jaki będzie dialog z tym Gomezem? Sira, Jak się tu dostałeś? Normalnie. Czekaj no. Czy to nie ty walczyłeś z naszymi ludźmi w wolnej kopalni? A? Twoi ludzie nie mieli prawa jej atakować. Musiałem zapobiec twoim szalonym zamiarom. Skąd on wiedział, że ja zaatakowałem? Mowa ze mną takim tonem wymaga pewnej odwagi. Ale zjawianie się tutaj tak po prostu to już zwykła głupota. Osobiście dopilnuję, żebyś już nigdy nie wszedł mi w drogę. A, jesteś żałosny, Gomez. O, fuck! Było blisko, ale Gomez poległ. A, i to on miał klucz do lochów. To on miał klucz do swojej skrzyni i do składowiska w piwnicy magnatów. I to on miał większy pierścień niezwyciężoności. I go założymy chyba. Chyba jest warto, bo nam dodaje statystyki do obrony ogólnej. Zaraz sobie tutaj przejrzymy, co tutaj warto założyć. Ja mam teraz to, czyli pierścień świecenia, jakiś tam bonus mi mała dodaje. Ale poszukajmy tego pierścienia superowego. Pierścień, aha, no jest różnica mała między nimi. A jest, mogę założyć. A mogę dwa? I to się będzie sumować? Bo może jest warto. Ta mana i życie nie jest chyba aż takie ważne. O kurde, ale by było bosko. 105, 35, 35, 13. No dobra, załóż. Jest, tak, sumuje się. Dobra. O, nie będę jej zabijał. Niech sobie. Nie, mały siedzą, może jeszcze do nich wrócimy. Jest ciemno, ale dobra, idziemy do Stona. Ponieważ trzeba go jakby ocalić. A tu ktoś siedzi. Tak mi się kojarzyło, czy ja zabijam Bladwina. Nie pamiętam, on tutaj powinien być. Ale go nie mam, czyli coś jest nie tak. Może śpi już. Bo jest dosyć taka późna pora. No ale tak w ogóle, no nie, tak jak mówiłem, nie piszecie spokojnie, mi... Spokojnie, bez nerwów, wygrałem! A, to był Bulit, a nie Bladwin. Kurde, Bladwin... A, on jest z nocy kruka. Czemu ty spierdalasz ode mnie? A tak ładnie bym go zjechał. Czy ja w ogóle idę do... Wszedłem do lochów, albo gdzieś źle skręciłem. Nie mam pojęcia. A, tutaj są cele. No i zresztą mi nic nie pisali na temat tych moich. Nie odpisali na moje pytania, więc po prostu nie będę nic dodatkowego robił. Wyrażę ten obóz i Stona nie ma. Znowu spudłowałem. 3-0 dla Gotika. A jest! Dobrze.
Czy on mnie nie powinien gadać? Czego chcesz? Nie wyglądasz mi na jednego z siepaczy Gomeza. No jak to, nie poznajesz mnie? Jestem twoim ziomem. Masz rację. Nie pracuję dla Gomeza. Więc jak się tutaj dostałeś? Tylko Gomez ma klucz do lochu. Dostałem go od niego. Chcesz powiedzieć, że to ty załatwiłeś Gomeza? No powiedzmy. Dokładnie. Stary, nie wiedziałem, że stać cię na coś takiego. A jak będzie zadowolony. Cieszę się, że ten przeklęty bandzior dostał wreszcie, co mu się należało. Ale dlaczego mnie uwolniłeś? A czemu nie? Usłyszałem, że siedzisz tu zamknięty i pomyślałem, że mógłbym załatwić Gomeza i zwrócić ci wolność. Ależ mnie zbyt wielkie dzięki. Jestem ci niezmiernie wdzięczny. Wpadnij kiedyś do mojej kuźni i to pogadamy. A no widzicie, czyli zaprosił nas do naszej kuźni. Do jego kuźni. Łach, co za zaszczyt. Jak ty się tu podezwałeś? Przepuść mnie. Przepuść mnie. Co? Coś mówiłeś? No ja myślę. Idziemy dalej. A teraz zniszczę cały zewnętrzny pierścień. Niby to są same cienie, kopacze. Ale trochę jak to jest. Ja chcę wywrzeć do ostatniej osóbki, jaka tutaj normalnie żyje. Oprócz oczywiście Stone'a. On tutaj będzie sobie egzystował dalej. I może, jeśli będzie chciał, przejąć tutaj władzę w tym pustym obozie i może, no nie wiem, zacząć coś od nowa. Jakąś politykę lepszą wprowadzić, czy coś, nie wiem. Dobra, gadam tak bez sensu. No to dobra, ciekawe czy nam się uda cokolwiek tutaj ubić, ponieważ te cienie i reszta będzie tylko uciekać, więc nie wiem, czy to będzie możliwe. Najwyżej może jakieś czary wykorzystamy do tego. No widzicie jak to wygląda, ale dobra, no coś się udało. No bo jeszcze jeden fakt, na tych tutaj, o właśnie, zewnętrznych pierścieniach. Siema. Na tych tutaj domkach siedzą sobie tacy troszkę lepsi strażnicy. Masz szczęście, już miałem wyklepać ci buźkę. I warto potem przejść, ponieważ to są dosyć mocniejsi strażnicy, trochę lepsi, którzy mają dobre kusze i zadają więcej damage'u. No więc sobie chociaż jeszcze tędy przejdziemy. No bo trochę wybić tych wszystkich malutkich kopaczyków i cieni to jednak będzie ciężko, bo oni skutecznie uciekają. Tak jak ja bym był normalnie na eliksiru szybkości. O, ty już mnie stąd zauważyłeś? O kurde. Dobra, ciekawe, fajnie, że go widziałem. Nie! Też nie, chyba bym się z tym nie zabił. Chyba. Huno pracuje. Huno pracuje. Dam sobie radę, dam. Okej. Nie taki tekst był piosenki, ale nieważne. Jakoś tak mi się Huno pracuje. Mi się jakoś dobrze skojarzyło. O kurczę, to jest takie przejście, ja nie mogę. Nawet. O, dzień dobry panu. No tak, to było udane. I to bardzo. Oj, tutaj trzeba spaść. Jest, nie zabijam się na szczęście. Mogło być kiepsko ze mną. Ale nie wiem, no. Czy używać teraz może kuszy, czy co? No tak trochę jest marnie. Bez tego tak gonić tych wszystkich kopaczy. Ale tutaj nam. O, kurczę, właśnie ktoś mnie tutaj widzę. Różnie trochę. Rany, takie było ścięcie wielkie, takie. Znaczy wielkie. Małe się zrobiło ścięcie. Myślałem, że to już będzie crash gotika. Fajnie jakbym coś jeszcze widział, ale. Nieważne. Tam chyba już jednego strażnika nie było. Nara. I tutaj jest lol. Jeszcze tutaj kawałek przejdziemy. Czy tutaj nikogo nie ma? Aby na pewno. Jest strażnik. O, mocny, trzy hity aż.
I w ogóle się nie podpalił. Ale to jest dobre w tym Urizielu, że nie trzeba nim dobijać przeciwników. On od razu normalnie zabija. Ma taką moc chyba. I po prostu. Tak się dzieje. Czy to już wszystko? Szczerze nie widzę tak troszkę. Mam nadzieję, że na nagraniu to będzie trochę lepsze. Jasności nie chcę zmieniać, ponieważ będzie to źle wyglądać tyle. Chyba już koniec. Chyba już żadnego strażnika nie ma. No to pobawimy się może kuszą, co? Bo tak normalnie zostawić ten obóz w takim stanie. No to dobrze by im było. Bez Gomeza, bez normalnie tyrana takiego. Mieliby zbyt dobre życie. Więc trzeba im... O kurde. Dobra, ciężka kusza. Powinna dać radę. Siema Kupacz. To było boskie. To było bardzo dobre pomysł. Ale tego już nie zdejmę raczej. Grawo zejdzie. Bezi naprawdę nie jest zły. Ma dobre strzały. Oj. Dawaj. Jeszcze raz. No tak, kurczę, Bezi chyba chciałby przestrzelić normalnie ten dom, ale nie uda mu się to. Zły. O ty, nie uciekaj, no dawaj, 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 jeszcze raz, pięknie, jest, poszedł. Normalnie wykonywałem dla ciebie questa, ty nawet mi za to nic nie dostałem od ciebie, tylko normalnie wstawienie się u jakiegoś tam Diego podrzędnego. Czy teraz mój kumpel to jest niby, ale tam, nieważne. Nie lubię złego i tyle. Dobra, to jest bardzo dobry sposób. Świstak! Jak to on powiedział? Kolonia jest niewielka, więc... Gdybym mu nie oddał rudy... Prędzej czy później bym nie znalazł i zabił. Ale... Ja zabiję go po prostu od tak. Ponieważ mi się podoba. O kurde. Silni są ci cienie. Na dwa strzały? Kto by to pomyślał? Trafię? Dawaj, dawaj. O, dobrze, biegnie tutaj do mnie. Dobrze, pięknie. O, ty strażniku. Walczymy na kusze. Jesteś tego pewny? Ej, jest 2-1 było. Szacun. No i tak, co jeszcze miałbym tutaj wam powiedzieć? No, oprócz tego, że... Nie uczestniczycie w pełni w tym, co wydarzy się w Let's Play Gothic. No, oprócz tego chyba nic. Zaraz to skończę. No, pewnie Gothica już niedługo skończę. Jeśli nie podczas tego nagrywania, to na pewno w następnym. I to będzie jeszcze wrzesień na pewno. Zakończenie Gothica. Co dalej? Dalej to będzie jeszcze Darkstone, trochę został mi kawałek, tak jak już to mówię, po raz kolejny, jak zawsze. Trochę Darkstone'a mi jeszcze zostało. I jestem do was z takim zapytaniem, o, Dexter, siema. Czy chcecie, abym... Chciałbym tutaj wam dać jakieś propozycje, podać Let's Play, które mógłbym nagrać, ewentualnie. Znaczy, let's play, jakiś tam rozgrywek, bo na razie to będzie tak jakby jakiś nie będzie wyjątku dużych projektów na moim kanale, ale chciałbym z taką propozycją do was wyjść jak jakieś rozgrywki z League of Legends. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, poprawcie mnie jeśli wiecie, ale chyba League of Legends, tak się to czyta. Po prostu mógłbym wstawiać jakieś takie wybrane przeze mnie. O, Scotty normalnie chciał mnie zabić. Nie był jak inni cienie. Dlaczego mnie mówi? No właśnie, no widzicie, wszystkich z innych obozów, czyli tych wojowników, którzy tutaj przebywali, też wybili, czyli to był chyba Karim, a ten to nie wiem jak miał. Ale zobaczymy. Gorhanis, no tak. A w ogóle, czy ja gadałem z Karimem? O jego normalnie ojcu, który zabawił się z owcami? Chyba nie, ale dobra. A może i tak?
Została nam jeszcze rączka. I w ogóle teraz... No, w sumie się wszystko zgadza, bo ja nie nagrywałem Nocy Kruka. Czyli fabularnie, to po części się będzie zgadzać. Ponieważ Kruka zabiłem, czyli się nie pojawił już w dwójce. I kogo jeszcze zabiłem? Dextera, który był przywódcą bandytów. A nie, to się akurat zgadza. Ponieważ Dexter powinien żyć. No trudno. Widocznie go jakoś ocalał i tyle. Ludzie, co tu się dzieje w ogóle? Jakim prawem oni tutaj śpią? Beź do tyłu, bo tam strzela. To było dobre. Piękne. W ogóle. A, wy się w domkach chowaliście. Dawaj. Uuu, tak z bliska, taki headshot. Ej, Huno, nie, jemu to nie daruję. On ma deadnąć. Tego mnie popuszcza. On musi zginąć. Ten kopacz też. Dobra, pomyliłem się. Ale ten zginie. Dobra, nie przeciągajmy, bo co tutaj więcej robić, nie ma zbytnio. To... O, jesteś Huno. No siema. Nie ukrywaj się. Nie będę się bawił z tym uperka. O! Ej, jak on... Ej, to jest normalnie cheater jakiś. Jakim tu znowu żyje jeszcze? Do wszystkich w domu wchodzi. Jaki bezczelny. O! Ale to był... taki... Jakie on dźwięki wydał z siebie. Nietypowe. Dobra, co jeszcze? Prześpimy się teraz. Nie będziemy tutaj chodzić po cienku. Jestem ciekawy, jak to na nagraniu wygląda. Ponieważ... jest tutaj cień, ale dobra. On jest wyjątkowy i potraktuję go z Uriziela. Spaliłem go żywcem. To jest normalnie... to broń jest okurka. No to chodę. Sam dobrze zrobił i... jest epicka muzyczka starego obozu. Nie żadna jakaś taka dla walk, tylko taka normalna. Ale tutaj normalnie wszyscy chyba zapomnieli, że ja rezyduję. No bez jaj. Gin. Pięknie. Oni są na tyle niestety mądrzy, że właśnie chodzą, schodzą tutaj drabinie. No, lepiej tego wymyślić nie mogli, jak ucieczka przede mną. Sąc, bo właśnie po tej drabinie naprzeciw mnie. No ale dobra. O, ten kopacz też jest wyjątkowy, wiecie z jakiego względu? Bo on ma jedyną taką tego kopacza ma taki wyjątkowy strój. Nie taki brązowy jak wszyscy inni kopacze. I tak jak Bezi, znaczy Bezi też miał taki wyjątkowy strój. Taki niebieski, jakby taką koszulkę miał. Po prostu tak. Co? Dusty? Ej, w ogóle, a czemu on nie jest, pytanie moje, w obozie Bractwa? Przecież jego na pewno zaprowadzałem do obozu Bractwa. I to ekspo za niego, bo przecież był quest do wykonania z nim. A konkretnie trzeba było go tam przyprowadzić dla jakiegoś tam bala. Członków nowych zdobyć dla niego. Czyż by zrezygnował? Takie życie mi się nie spodobało i wrócił do kopania. Dobry z niego gość. Rany, ale z drugiej strony po co ja to zbieram? No nic mi to potrzebne. O, biedny bal. Chociaż z drugiej strony może lepiej, że teraz zginął, niż miałby się stać poszukiwaczem w przyszłej serii. No ta. To jest jakiś plus dla niego. Ej, dobra. Chyba wszyscy wybici. A nie, sorry, pomyłka. Zostało jeszcze chyba tutaj dwóch kopaczy. Bo wciąż słyszę jakieś normalnie rozmowy. No dobrze, pięknie. Pięknie bardzo. A teraz pójdziemy... aha, właśnie. Pójdziemy jeszcze do... nie wiem jak on miał. Skin? Nie, no nie. Ej, ja chciałbym otworzyć tą bramę. Bez lipy. Ale ściano. Ten nie przeskoczy, nie opadł. Chciałbym wyjść z tego obozu w kierunku Kavalorna. Nie wiem za bardzo jak to zrobić, ponieważ...
ponieważ chciałbym się nauczyć jeszcze... O, no widzicie ile mam. 56 punktów umiejętności i chciałbym się nauczyć mistrza kuszy, bo tak, nie mam jeszcze mistrza z kusz strzelania, więc to nie jest dobrze, to nie jest dobrze. A chciałbym taki dogokrzony iść już do tej świątyni. No bez jaj, że on mi ucieknie. Tyle istot przetrwa w tym obozie? Niemożliwe. Tego zdejmę. I tego też zdejmę. Gaj! Z tego mi się skojarzyło. Gaj mi się skojarzyło z mangi Naruto. Z tym takim, no. Jeśli ktoś czyta mangę Naruto, to wie o co chodzi. Właśnie chciałbym się nauczyć mistrza, a wiem już, którędy wyjdę, po prostu tam chyba da się wskoczyć na tak jakby na tą bramę i z niej zeskoczyć. I właśnie tamtędy to będzie dobry pomysł, żeby wyjść. O, snap, biedaczku. O, ty tu ściochu, ale biegniesz szybko. Zapierdolo. Dawaj. A, piękny. Tak w nogę, ała, to musiało boleć. Tak, takie normalnie. Traf. Piszczę takie przebite czy coś. O, dupsko. I w kręgos. Nara. Bam. 40 ekspa. Nie no, raczej na tych cieniach i kopaczach nie wbiję levela. Tutaj nie zrobię, ale dobra. Nie zostało już tego dużo. Pięknie. Ty? Tutaj się coś... O, tutaj jaka impreza, normalnie latają. Nie karaoke, tylko... Nie wiem jak się nazywa. A, i podobno wiecie co? Da się jakoś przejść przez te... Zbugować tą bramę. Przejść przez nią. Spróbujemy. Pięknie, jest, na koniec. To chciałem zrobić. A, i jeszcze ten jeden chyba gnoj przeżył. Ale nie jestem pewien. Nie, widocznie go zabiłem. Dobra, jak wszyscy padli, to wychodzę znowu. Jakieś niedobitki pewnie zostało, ale to... Walić. A, no i zapomniałbym. Do Stona idziemy. On na pewno już wrócił do swojej kopalni. Kuźni, a nie kopalni. Teraz to dowaliłem. Gim. Pięknie. A, może bym go tutaj spotkał nawet, ale nie sądzę. W ogóle przeszukałem te ciała. Teraz musiałbym... Bo mi się kojarzy, że był handlarzem. O, ale mamy, będziemy mieć tego mnóstwo. Wszystkie runy. No teraz to możemy normalnie. Mam tyle kasy w postaci tych przedmiotów, że niewyobrażalnie dużo. O, jest. A, jest. Nawet nas zaczepił. Mam u ciebie dług wdzięczności za wypuszczenie mnie z lochu. O. Wiesz, tak sobie myślę. Nie mam nic cennego, co mógłbym ci dać, więc może zamiast tego wykuję dla ciebie coś specjalnego. Nie kuj. Może jakiś pierścień albo coś w tym stylu. To są ich pierścień. Dobra, może tak trochę dowiedzmy się więcej. Ten sukien syn ubzdurał sobie, że spiskuje potajemnie z magami ognia. Nie zabił mnie tylko dlatego, że jestem najlepszym kowalem w całym starym obozie. No i wrzucił mnie do tej zapluskwionej celi i wypuszczał tylko wtedy, gdy była dla mnie jakaś robota. Huno jest najlepszy, a nie ty. Możesz dla mnie wzmocnić tę magiczną zbroję? Jasne, daj mi ją i zaczekaj chwilę. Bezi się rozebrał. Co ty robisz? Topisz moją zbroję? Pogrzało cię. O nie, co on robi? Aha. No tak, czaję. Nie, Boże, ale by się zbagował. Oto twoja wzmocniona zbroja. Teraz jesteśmy kwita. A on skurczę koks normalnie. On ma jakiś skill w tym normalnie... Kuciu. Lepszy zbroję normalnie... W 5 sekund. Nie wiem, co on zrobił. Czy coś się zmieniło? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Może troszkę. Może i nie. No tak, było 115 do 120. Nie dużo, ale coś tam niby wzmocnił, no. Teraz to już ma to bardzo małe znaczenie. No i już nie pozostało nic. A, czekajcie, ja chcę snapa dobić. Tego tu ściocha tutaj. O, zgarnę go.
nim, niewierny psie. Przepraszam. To jest dopiero wóz. Ten kopacz padnie. O tak. Gin. Pięknie. No. To będzie wszystko. Wychodzimy stąd. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś zbagować tą bramę i że uda mi się jakoś, czy to było jakoś tak tutaj. Ta jasne. No. Już to widzę. Nie wiem, co zrobić. O jest. Pięknie. O, dobrze. To był dobry pomysł. Jesteśmy już bardzo blisko. Teraz wystarczy tylko stąd zaskoczyć i jest. Jesteśmy u tego. Jak on miał? Nie pamiętam. Nie, normalnie totalne zaćmienie mam. Ale jakoś tak na S chyba. No to strzeliłem gafę, jak nie będzie na S. Jest, skorpion, no tak. Puściłeś mi niezłe baty, stary. To była dobra walka. A nie, dobra. No sorry, ekwipunek ci jeszcze zabrałem, ale to nieważne. O kurde. To cię będzie kosztował. O, Dusknera. Dobra. Dusi gosz. Twoje strzały będą celniejsze, jeśli przed ściągnięciem spustu umiesz nieco nogi w kolanach. Naucz się poprawnie oceniać prędkość, z jaką porusza się twój cel. Wystrzel pocisk tak, by w odpowiednim miejscu i czasie przeciął ścieżkę, którą porusza się cel. Jeśli może zabijesz więcej niż jeden cel, nie trać czasu. Musisz możliwie szybko przygwoździć jeden za drugim dobrze wymierzonymi strzałami. To by było na tyle. A, dzięki. Masz coś jeszcze? Jeśli masz dość ludy. Na pierwszego poziomu. No dobra, zobaczymy, czego mnie nauczyłeś. A, racja. No to działa. No. Cóż, no może nie fair, że go tak brzydko potraktowałem, ale co poradzisz, no. Zapomnijmy o naszej małej... Po prostu... Nie mam nic z nim. A nie, jego nie będę zabijał. Kawalorna lubię. Jego to lubię. Nic mi nie zrobię. 1600 burek rudy i w ogóle. Jakieś inne śmieci. Co jeszcze? Nie daruję sobie, jeśli nie będę miał tej kuszy boskiej. Przecież powinienem... No tak, są jakieś niby eliksiry w świątyni śniącego, które mi zwiększają zręczność. Ale jednak bym wolał, żebym miał tą wojenną kuszę tak już teraz, jak będę wchodził do tej świątyni śniącego, żeby mój ten ekwipunek, moje wyposażenie było jak najlepsze. No. I tyle. I w sumie taki jest po prostu taki cel. Ot tak sobie. Pięknie, bo jeśli strzela zaraz tak widać tak szybko i tak, no, celnie. Na razie nie chybiły jeszcze w ogóle. Ale zobaczymy, co się jeszcze może zmienić. Czy nie powinien. Powinien teraz dużo strzelać. Ach, no i jeszcze, żebym nie zapomniał takiego pewnego doświadczonego. W ogóle czemu ja tak tutaj chodzę sobie bez sensu. Teleport do magu woda, nie normalnie od chaty Kawalorna tam zapierniczeć. O fuck. Ja zapomniałem, że oni się obrazili na mnie. Zresztą. Zapiszmy. Zabrałem im normalnie całą energię z rudy, a oni się nic nie rzucają. Naprawdę są wyrozumiali. Pogadam z nim tak z ciekawości po prostu. Zobaczmy jego reakcję. Witaj. O, witaj się. Obyś wrócił cały i zdrowy. Żadnego focha nie ma. To spoko. No i też pisałem w filmie, w opisie filmu ostatniego, 43 odcinek, że przepraszam was za to, że nie napisałem, że nie wstawiłem tego filmu z naładowania Urizela. Po prostu ja przygotowałem, renderowałem naraz cały materiał i całkowicie zapomniałem o tym wątku. Więc jeszcze raz sorry, ale całkowicie zapomniałem, żeby o nim i go nie wstawiłem. I tyle. Cała historia. Moja wina. Ma kulpa. Chyba tak się jeszcze. Witaj!
Naucz nas czegoś, znaczy trochę znaczności. Dobra, dycha. Tyle. Bo chyba siłę mam pełną. Tak, znaczy 58. No, no to du. I 26 punktów. Zostaje nam umiejętności, ale na nic już nie będę tego przeznaczał, bo nie ma sensu. Kończymy dosyć, myślę, ładnymi statystykami. Nie są one najgorsze, przynajmniej mi się tak wydaje. Pusza jest bardzo zajebista i tyle. No to teraz trzeba wykorzystać niesłuch teleport. O, ale to było fajne. A, to były te takie ostrza zepsute. No, zepsute. Zniszczone tych orków. A ja teraz tutaj szukam zaklęcia teleportacji do tutaj. Dziewiąteczka? Nie. Piąteczka? Tak.